zdrowia, szczególnie dla normalnych. No nie tylko USA idzie w kierunku marksizmu. Inny amerykański kraj, Ameryki Południowej, Peru idzie, jest na ścieżce marksistowskiej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Peruwianczycy, no biedny kraj górski, tam dużo ludzi słyszało o nim, dużo ludzi nie słyszało, no interesujący, ale Peruwianczycy będą głosowali. Będą głosowali 6 czerwca, no i tak jak pokazują badania opinii publicznej, marksista, kandydat marksistowski Pedro Castillo prawdopodobnie wygra. No, kto przegra? Przegra Keiko Fujimori. Fujimori wygrała ostatnio, no ale teraz w zasadzie wygląda, że będzie to niemożliwe. Cały kraj idzie w kierunku marksizmu. No, jakoś zostali zaszczuci, no, szczególnie COVID-em. No i zmian szukają w marksizmie. No w Ameryce też szukają zmian w marksizmie. Biden obiecuje gospodarkę planowaną. Także trudno się dziwić, że Peru nie chce wybierać marksistów albo daje się oszukać marksistom. Fujimori jest 10% za tym komunistą. No i to jest jeszcze najciekawsze, że 22% ludzi tych badanych no to powiedziało, że nie będzie głosowało, że w zasadzie no muszą głosować. Sam problem jest taki, że głosowanie jest przymusowe, no ale można zostawić kartkę bez wypełnienia, tak? Także jeżeli jest kij, no to każdy naród sobie znajduje po prostu rozwiązanie, tak? Głosowanie jest przymusowe, to ludzie po prostu nie wypełniają, bo wygląda na to, że konstytucja może mówi, że trzeba głosować, że trzeba złożyć głosowanie, no ale nie mówi, że trzeba wybrać kogoś. No jest to makabra tak zwanego budowania demokracji, ale bez zrozumienia tego ducha całych tych wyborów. No i dużo ludzi właśnie odda puste karty, no albo jeszcze nie wie, na kogo będzie głosowało. Do ostatniego tygodnia Fujimori to w zasadzie była pilnowana w stolicy, w Limie. Nie mogła wyjeżdżać, dlatego że jest badana pod względem, ma jakieś oskarżenia kryminalne. No ale to tak jak we wszystkich tych skorumpowanych krajach, w Chinach, to też tam zawsze jeżeli po linii partyjnej, no bo jest jedna partia tylko, no ale jak są frakcje, to we frakcjach to zawsze jest tak, że ta jedna partia, ona oskarża kogoś o jakąś tam korupcję, no i eliminuje politycznie z tej własnej swojej partii te frakcje. W wypadku Peru tam nieustannie oskarżają się o sprawy kryminalne, żeby wyeliminować przeciwnika politycznego. No, czy to jest demokracja? No też na pewno nie jest. W Peru teraz znieśli te ograniczenia wyjazdowe, podróżnicze i tak dalej, także przez 6 tygodni będzie starała się coś zrobić, ale dużo jej się nie da. Castillo's myślenie, no to jest przerażające. Tak samo przerażające jest jak myślenie w sumie Bidena. No idzie to w kierunku Hugo Chaveza. Hugo Chavez przekonał Wenezuelę w 1999 roku, żeby głosowali na socjalizm. No tak jak Ameryka zagłosowała na Bidena w 2020 roku, żeby głosowali na socjalizm. No i Hugo Chavez trzymał w zasadzie za twarz cały naród do swojej śmierci 2013 roku. Te tak zwane szawizmo, czyli ten szawizm, no udusił, zadusił Wenezuelę, zadusił instytucje demokratyczne, zadusił kapitał, uciekał, ekonomia została rozwalona.
bieda. Bieda straszna z nędzą się zrobiła. No Biden również konsekwencje jego działania, no to będzie to samo. Ekonomia tak jak w Wenezueli. Ekonomia padnie, kapitał po prostu zacznie gdzieś znikać. Nie będzie dobrze. Socjalizm zawsze produkuje biedę. No w Wenezueli no też wyprodukował wojskowe rządzenie. I to Nicolás Maduro. Nicolás Maduro cały czas trzyma cały naród za twarz ludźmi, którzy są wyszkoleni w Hawanie. Także w Polsce, tak jak Jaruzelski był wychowany, wykształcony, czy kierowany przez wojskowych polityków z Moskwy, no to w Wenezueli jest z Hawany. W Peru przypuszczalnie również Hawana się niedługo tam wciągnie. Wenezuela była kiedyś jedna z najbardziej rozgarniętych, rozwiniętych i uprzemysłowionych krajów w tym rejonie. No, Ameryka dzisiaj cały czas jest, no ale też idzie wszystko w złym kierunku. I w tej Wenezueli ludzie żyją dosyć prymitywnie, żyją często bez bieżącej wody, żyją bez prądu, brakuje im środków medycznych, szpitale są pozamykane i tak dalej, jedyne co to benzyna jest tania, ale też zaczyna być, brakuje oleju do samochodów. No w Peru to nadchodzi, czy w Ameryce to nadejdzie? No na pewno nie do tego stopnia, bo w Ameryce jednak te wybory 2022 i 2024 prezydenckie mają szansę. Castillo no to w swojej powiedział, że plany rządowe, no to są najważniejsze, no i właśnie on wspominał, on bardzo szanuje i uwielbia Chaveza, uwielbia Castro, braci Castro z Nicaraguy, Ortegi, bardzo szanuje Evo Morales z Boliwii, czy z Argentyny Cristina Kirchner, tak, także no, socjaliści amerykańscy, komuniści amerykańscy, tak samo wszyscy Ortega, Morales czy Castro, oni ich uwielbiają, uwielbiani, po prostu widzą socjalizm jako rozwiązanie. Także Peru i Ameryka idzie w tym samym kierunku. Jego ideologia Castillo, no to jest taka, że w zasadzie wszystko musi być upaństwowione, to ma być, wszystkie przemysł ma należeć do państwa, do partii, w zasadzie do partii, tak, no bo jeżeli jest jedna partia, no to partia to my to socjalizm i zrobimy wszystko. Jaruzelski zrobił stan wojenny tylko po to, żeby utrzymać socjalizm, no ale okazało się, że w sumie nie żeby utrzymać socjalizm, tylko żeby doprowadzić do okrągłego stołu i rozszabrować cały ten PRL, który był budowany przez 44 lata. No ale teraz Castillo obiecuje ludziom bogactwo po prostu kradzeniem bogatych. Wszystkie te firmy międzynarodowe to już zostały ostrzeżone, że ich dni się kończą. Ale to są złe znaki, tak? W Peru przez ostatnie lata, kiedy to się jakoś rozwinęło, no to kapitał został wstrzykiwany, bieda się zmniejszała, polityka ekonomiczna się poprawiała, wolny rynek jakoś tam regulował to wszystko, no ale jak zwykle, no potrzebuje to więcej wzrostu, potrzebuje to jakiegoś rozwinięcia, ale to się nie za bardzo udaje. Ten COVID też wykończył. Castillo jest na tyle niebezpieczny, że nawet człowiek, który dostał Nagrodę Nobla, Mario Vargas Llosa, który jest w sumie anty Fujimori, no to on teraz popiera Fujimori tylko dlatego, że mówi, że Castillo po prostu wprowadzi tragedię do Peru.
Peruwańczycy no ogólnie są okłamywani. Ta demagogia komunistyczna jest używana bardzo dobrze. COVID był taki, że te rządowe zamknięcia były kompletne, to zniszczyło ekonomię. Nie za bardzo to pomogło, a ekonomia tąpła o 15%. No i najwięcej ludzi na świecie umiera z tych zakażonych, zarażonych. Cała ta populacja no szuka jakichś rozwiązań, tak, szuka odpowiedzi. No i Castillo opowiada różne takie głodne bajki. No i będzie cena będzie płacona później, tak jak i w Stanach. W Stanach też Biden i jego komuniści obiecują gruszki na wierzbie. No ale teraz on mówi, co on będzie robił. Będzie opodatkowywał. Mówi, że opodatkuje tylko najbogatszych, no ale będzie opodatkowywał wszystkich. I w Wenezueli tak samo. Bieda z nędzą nastąpiła. W Peru bieda z nędzą nastąpi. W Ameryce bieda z nędzą może tak nie nastąpi, bo to długo trzeba by było to rozszarpywać. Cały ten człowiek, kandydat na prezydenta, no to jest, on był ze Związku Nauczycieli bardzo, bardzo aktywny, bardzo agresywny. Oni tam walczyli fizycznie, można powiedzieć. No i on ma połączenia z grupą terrorystyczną Shining Path, czyli taka świecąca ścieżka, czy oświetlona ścieżka. Jak się go pytali, czy ma połączenia, no to powiedział, że nie jest to prawda. No ale oczywiście, że to jest prawda, no bo jego partia to jest Peru Libre, czyli wolność Peru, to była założona przez Wladimira Serrona. A Wladimir Serron był wykształcony, wytrenowany na Kubie, hardkorowy, taki betonowy komunista, marksista. Także widać, co tam się dzieje. No, jak on zwycięża, jak on uzyskuje te głosy wyborcze. No na razie nie ma, kiełbasy nie rozdaje, no bo nie ma, no ale proponuje te wszystkie głupoty, czyli kontrolowanie cen, konfiskowanie podatków, szczególnie w tych kopalniach, które kapitał zagraniczny przyjechał i zainwestował i zbudował, kiedyś nie było tych kopalni, nie wydobywano, to teraz po prostu jak się to wszystko rozruszało, no to przychodzą, no i to jest to samo, Południowa Afryka, wszystkie te Zimbabwe, wszystkie te kraje, Wenezuela, wszystkie te kraje, które w zasadzie nie mają nic, przychodzi inwestor, kapitalista, to po dwóch pokoleniach po prostu jest powieszony, tak, za to, co że uruchomili. Powiedział też, że Sąd Najwyższy unieruchomi czy unieważni, no to tam ludzie zaczęli się protestować, no i wycofał się troszeczkę z tego. No w Ameryce Sąd Najwyższy, komuniści chcą z 9 dopakować następną trójką albo nawet piątką komunistów. Także w Peru czy w USA, no to jest to samo. Komuniści po prostu albo likwidują sąd aktualny, no albo po prostu sztucznie pompują swoimi ludźmi. Środki masowego przekazu. No, Castillo mówi, że Lenin miał rację, że wolna prasa po prostu niszczy demokrację i chce po prostu zlikwidować wolną prasę. Castillo tak samo chce zlikwidować prywatne ubezpieczenia społeczne, czyli ten drugi czy trzeci filar, no bo mówi, że musi być tylko jedyne ubezpieczenie państwowe. Także znowu wyrównanie komunistyczne, wyrównanie dochodzenia w walonkach i w waciaku. Prasę to krytykuje za to, wolną prasę krytykuje za to, bo mówi, że to jest wolna prasa, to jest ostoja kapitalizmu. No nie jest to prawda, jak widać na przykładzie Facebooka czy Google'a, nie ma wolnej prasy. Oni po prostu zostali komunistami. W Peru nie mają tych środków takich, także to się nie udało.
Fidel Castro tak samo też mówił, że wolna prasa, no to oszukuje po prostu te masy, które powinny być uświadomione bardziej marksistowsko. Plan jego, tego Castillo, walki właśnie z sądami, z wolną prasą, no to jest taki, że on mówi, że to będzie bitwa wszelkich bitew właśnie na arenie tej komunikacyjnej, czyli te wszystkie platformy, gazety, telewizja, radio i temu podobne. Fujimori, jak wspominałem, no, ją oskarżali o korupcję. No, Bidena też oskarżali o korupcję. No i Biden, jego syn, no to też jeden wielki złodziej. Fujimori, komuniści, to mu udało się usunąć Fujimori. Także ci, którzy na nią głosowali, będą głosowali w tym roku. Nawet ci, co lekko nie polubili Fujimori, będą musieli jednak zatkać swój nos i głosować na Castillo. Nie wiadomo, jak to będzie. Ciekawa sprawa będzie 2024 w Ameryce, tak? Dużo ludzi, którzy powiedzmy głosowali na Bidena, no będzie chyba musiało głosować na konserwatystę, na republikanina, żeby jednak Ameryka nie padła na twarz. I dlaczego Castillo jest po prostu tak popularny? No ludzie lubią te bajki, ale te bajki co zrobiły to, że po tych jego planach państwowych, upaństwawiania i całym tym marksistowskim planie, no to ich waluta po prostu spadła. Ta wymiana monetarna się rozwaliła. I co to znaczy? No to znaczy, że te wszystkie importowane kury, kurczaki, mięso, chleb czy benzyna, no to wszystko kosztuje dużo, dużo więcej niż kosztowało. No i część ludzi też już zaczyna się zastanawiać, czy głosować na Fujimori, czy na Castillo. Jak zaczyna brakować chleba na półkach, no to ludzie idą po rozum do głowy. W Ameryce, no nie wiadomo, kiedy to zacznie następować. Peruwianczycy przez ładnych 10-20 lat to wybierają dosyć beznadziejnie tych wszystkich socjalistów, komunistów. Alan Garcia w 2006 roku, no to drugą kadencję już miał, wybierali też Ollanta Humala jako socjalistkę, jako socjalista narodowy, socjalista w 2011. Mówili, że te wszystkie, oni obiecują Peruwianczykom, że zlikwidują ten kapitalizm, wolny rynek, no a później zgadzali się z tym. A Castillo przyszedł, mówi, że zlikwiduje kapitalizm, wolny rynek, no i jakoś wygląda na to, że Peruwianczycy go wybiorą. Skąd to się bierze? No nie, trudno powiedzieć, no ale to w Peruwianczykach. Ale skąd się bierze to w Amerykanach? No też trudno powiedzieć. No ten socjalizm sam w sobie jest z jakiegoś powodu atrakcyjny dla tych połowy ludzi plus jeden człowiek. Dlatego wygrywają. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za to, że uważacie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja są ważne. Głosujcie na republikanów, głosujcie na normalnych. No, nie tylko Ameryka wpada w ten obłęd lewactwa. Peru tak samo wygląda, że wpada w obłęd lewactwa. Nie możemy się dać, nie możemy się poddać komunistom. Zdrowia dla normalnych.